tegorocznej edycji miniatur scenicznych organizowanych przez Centrum Kultury w Piekoszowie wzięło udział 17 osób ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu kieleckiego. Niektórzy debiutowali na piekoszowskiej scenie, inni przybyli do nas po raz kolejny. Uczęszczam do amatorskiego teatru w Kielcach, Pegas. Uczęszczam tam już od drugi rok teraz będzie, no i bardzo mi się podoba i idę w tym kierunku. Oceny wystąpień dokonywała komisja, w skład której weszli Hubert Guza, instruktor teatralny z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, Iwona Kukulska, prezes Stowarzyszenia Razem w Piekoszowie oraz Barbara Głowala, instruktor plastyk z Centrum Kultury w Piekoszowie. Uczniowie prezentowali różnotematyczne monologi i monodramy. Czuję się dobrze. Jestem tu na ochotnika. Jestem z tych, które wzięły telefon i zadzwoniły. I wtedy rzecz poszła w ruch. Naprawdę, kurczę, mocna rzecz. Dać się z własnej woli przyciągać, przemyć na drugą stronę. Ale sama tego chciałam, nie mogłam być. Nie dawałam już rady. Być albo nie być. Oto jest pytanie. Występuje godnie. Ten, kto biednie stoi pod granem, zdaje strzał losu. Czy ten, kto sprawia ogólną mąż nieszczęść i w walce kładzie w nas. Dlaczego nie mogę robić tego, co tak naprawdę kocham? Dlaczego? Rodzice nie rozumieją mnie. Nie wiedzą, jak to jest dla mnie ważne. Wciąż tylko ucz się, ucz się. Nie byłam nigdy zagrożona. Nie miałam żadnych uwag. A na wywiadówkach chwalili moje występy. Ale nie. Tatuś uparł się, że córeczka przejmie po nią firmę budowlaną. Więc córeczka musi iść na budownictwo, ewentualnie na architekturę. A jak to cię nie obchodzi? To ja sama jestem w jednej ciąży? Jesteś... Ach, Boże! Boże, co można zrobić? On... Tutaj chodzi się ta wiadówka. Jak się mama dowie o wszystkich butach i wagarach, to mnie zabije. A ojciec z domu wyrzuci. Ale to i tak ma problem. Boże, ja nie mogę im powiedzieć tej ciąży. Kubek z elektryczną przystawką! Wysyła promienie przez mój żrandol, dlatego piszę do ciebie, przepraszam, nie mam. Mówię ci, że wiem. Nasłali na mnie psa w brązowy łaty, za temu radiową na nosie. Utopiłem go w zlewie i opisałem w terce Gamma. Widzę, ona jakaś wypchana. No więc ja nic. Ja tylko mrugam do Mikojana. Mikojano nie chce, nie atrapie się w dolną szczękę. Mruga na Bułganina. Bułganina Makarenkę. Generał Makarenko głową kiwnął przydo mnie. Mruga na Bułganina. Bułganin. Mruga do mnie. Bo wszyscy na wokoło. Widzę. Że ta teczka jakaś wypchana. W tej teczce, cholera, może spluwam. Czekam, nie doprowadzą mnie do paski. Dziś w kolejce do telefonu musiałem przeczekać 5 osób. Kobiety mówiły bardzo długo. Jedna z nich opowiadała, jakie suknie rozmaite nosiła nierządnica na nocnym tansie. Druga. Tłumaczyła pewnemu panu, że nie może. Z jednym z czekających panów miałem scysję na dwa miejsca w kolejce. Zwyciężyłem i poszedłem przed. Numer, o który prosiłem, był zajęty. I to po 20 minutach czekania. Pan, z którym się sprzeczałem, triumfował. Musiałem wrócić na koniec kolejki.
Przede mną cztery osoby. Cztery kobiety. Chciałabym mówić z obywatelem redaktorem naczelnym w sprawie zmiany śpią... Co? Bar? Pod cytryną? Pomówka. Los? Przeznaczenie? Pod cytryną? Znasz mi ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa i tak dalej, Boże. Gdzież zimne piersi mam. To zawsze tak, przed wyborami. Przepraszam, czy obywatel, redaktor naczelny? Koczubińska. 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 Tak, co proszę? Hermenegilda, drukowana w odrodzeniu. Młoda poetka. Zaraz, chwileczkę, panie redaktorze. Tak. Oczko puściło. Trudno. Wszyscy spodnie noszą na pasku. Pociecha z tego niewielka. Gdy ja się kochałam w pięknym Adaśku, to on spodnie nosił na szelkach. Lecz oprócz noszenia szelek, Adaś nie zajmował się niczym. Miałam przez to kłopotów wiele i bardzo wiele goryczy. Dziś Adaś w grobie spoczywa za to. Poranisz trafił go w głowę. Spodnie nieboszczyka ukradł sublokator. Zostały 5 milionów. Dobry Boże! Czy to naprawdę było konieczne? Dzisiaj to ja jestem koniem. Uj, konio kula. Ale czy musiał okuleć tuż przed szabatem? Spóźnię się, panie. Znowu się spóźnię. Nieładnie z twojej strony, panie. Wystarczy, że mnie doświadczasz. Obdarzasz 5 córkami. Życiem w biedzie. To rozumiem. Ale co masz przeciwko memu koniowi? A zatem, dlaczego Słowacki wzbudza w nas zachwyt i miłość? Dlaczego płaczemy z poetą, czytając ten cudny, harfowy poemat w Szwajcarii? Dlaczego, gdy słuchamy heroicznych, śpiżowych spraw króla ducha, zbieramy spory? I dlaczego nie możemy oderwać się od cudów i czarów balladyny, a kiedy znowu skargi i weneny zadźwięczą, serce rozdziera się nam na kawały i gotowiśmy lecieć, pędzić na ratunek nieszczęsnemu królowi. Dlaczego? Dlatego, panowie, że Słowacki wielkim poetą był. Dostałam rolę, która mnie przerasta. Stoję na deskach, stakając w podłogę czerwone łzy. Spragnieni sztuki ludzie oczekują ode mnie słów. A ja zapomniałam tekstu, więc improwizuję. Prowadzę monodram z własną duszą. Zapomniałam o roli, o widzach, o życiu. Moja sztuka trwa już 14 lat. Pozostał tylko jeden wierny widz. Bóg. To od niego zależy, kiedy skończę. Gdy sztuka przestanie mu się podobać, zejdę ze sceny na wieki. Choinka tu przede mną stoi wspaniała. Wielka, jaśniejąca światłami. Ile świeczek, tysiące. Takie ciepłe i jasne. O, babciu! I ty tutaj jesteś! O, babciu, weź mnie ze sobą! Weź mnie ze sobą, babuniu! Ja wiem, że ty znikniesz, skoro zapałka zgaśnie. Niech zniknął ciepły piec, pieczona gęś czy choinka. O, babciu! Nie znikaj! 13 marca, piątek. Dzisiaj Daniel Rups kupił w sklepiku butelkę.
butelkę wody bez gazu. No cóż, jak człowiek jest sprzedawcą, to nie ma wyboru. Co mus, to mus. Musiałam mu sprzedać i już. 16 marca, poniedziałek. Znowu ten cholerny Daniel Rus. Kupił zeszyt. Zrobił się jakiś gadatliwy. A gdy wdał mu resztę, powiedział: wiesz, Makota, będę na ciebie dzisiaj czekał pod kasztanem przy wyjściu. Zrobiło mi się zimno. Dreszcze przeczeń pod golfem, ale zadrżały. Oczywiście, od razu po lekcjach pognam na parter do świetlicy dla maluchów. Wykorzystam chwilę nieuwagi jakiejś opiekującej się mi pani i wyskoczyłam przez okno. Pokluczyłam jeszcze trochę po osiedlu i za pana wpadłam do domu. No, jeszcze raz mi się udało. Tylko dlaczego? Dlaczego on mnie prześladuje? Kto tam? Otwórzcie proszę. To już na waszej woli śmierci jestem. Skąd przynosz? Idź, babo, drzwi otworzyć. Chodź to idź sam. Ja słaba, ja pójdę się położyć. Odpowiedziała baba. Śmierć na schodzie stoi i czeka tam nieboga. Idź, otwórz łaski swoje. Ty otwórz, moja droga. Baba za piecem z cicha kryjówki sobie szuka. Dziad po głowę się wpycha, a śmierć stoi i puka. I byłaby lat 200 podeźmiałby tam stała, lecz budzona nareszcie kominy wejść musiała. Mlej, no co ty taki ważny jesteś, co? Że ojca miałeś? Co z tego? Ja czterech ojców miałam. Takimi misie z kokardkami na bajerze, że takiego misia w życiu nie widział. A czekolady, a broszki w życiu nie widziałeś. No patrz na mnie, no patrz. No ej, no co ty taki ważny jesteś, co? W życiu ojciec umarł? A mi to mało ojców umarło? Mało? Wszyscy mi umarli. A że ty nawet na pożeg mnie zaprosił. Myślisz, że się przejmowałam? Wcale się nie przejmowałam. Przynajmniej mi się kwiaty nie zmarnowały. Aj, Andrzej, ty to tak mało wiesz. No, a wiesz na przykład, jak można usilić mężczyznę? Znaczy, nie ty, tylko ja. Nogami. Dużo mu się od tyłu pokazywać. Nigdy nie płacić za siebie, pytać, jak się ma jego matka, nie dzwonić, nie mówić mu błędów do tych ludzi, w ogóle mało mówić, śmiać się z jego kawałów, uznawać jego kumpli, nie palić. No wiesz co? Ja ci dziękuję za takie życie! No co ja ci zrobiłem? Cóż ci takiego zrobiłem, oprócz dzieciątka? Prócz tej pamiątki jedynej po naszych piątkach. Rodziłem raczej mało, wielbiłem twoje ciało, robiłem ci kakao, a nie brałem nic na lato, tkałem za nim lato, nie szafowałem masą, ja... No co ja ci zrobiłem? Cóż ci takiego zrobiłem, jakieś przestępstwa, że dziś odwracasz się tyłem do mnie swobodnie. Nosiłem ci do prali, paliłem gdzie sypiali, czyściłem wąwani, kram. Kolacje jadłem zimne, zalutowałem rynne, a wody tak niewinne mam. Po kilkugodzinnej rywalizacji scenicznej wyłoniliśmy najlepszych aktorów. Miejsce trzecie w kategorii gimnazjum zajęli ex aequo Przemysław Więcko z Jaworzni oraz Magdalena Ganczarek z Nowin. Na miejscu drugim znalazła się Paulina Korba z Kostomłot II, a zwyciężczynią tej kategorii została Natalia Stąpor z gimnazjum w Tumlinie. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych mieliśmy tylko jedno wystąpienie. Wyróżnienie otrzymał Piotr Szczepanik. Osobowością aktorską miniatur scenicznych został Łukasz Fijałkowski z Kostomłot II, który w znakomity sposób zaprezentował utwór z notatnika nerwowca Juliana Tuwima. Dla wielu młodych aktorów uczestnictwo w takich konkursach jest spełnianiem swoich marzeń i osiąganiem celów. Bardzo mnie to spełnia i jakby czuję się w swoim żywiole. Jest to dla mnie, przychodzi to jakby z wielką radością i kocham to robić. Gratulujemy laureatom i dziękujemy nauczycielom. Zapraszamy na kolejne przeglądy.